Hej, czołem. Słuchajcie, napisał do mnie jeden kolega, podoficer, aktualnie żołnierz. Napisał, że się zwalnia jednak z wojska, zwalnia się do cywila i napisał dlaczego. Jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tutaj kolega wcześniej służył w innych formacjach mundurowych. Także dzisiejszy film będzie również lekcją, taką może przestrogą dla tych funkcjonariuszy, którzy pracują w policji, w służbie więziennej, gdziekolwiek indziej, nie? Bez znaczenia. Bo myślicie sobie tak, no w wojsku jest fajnie, lepiej płacą, lepszy klimat, no mieszkaniówka i tak dalej, mundurówka, może lepsza emerytura i tak dalej, także z tych, te względy finansowe was kuszą iść, niektórzy się rzeczywiście na to, można powiedzieć, nabierają. Niektórzy oczywiście sobie później chwalą, ale bardzo wiele, duża grupa jest takich właśnie funkcjonariuszy, którzy przeszli do wojska, bo myśleli, że będzie lepiej, sympatyczniej, a okazał się no, straszny beton i twarde zderzenie z rzeczywistością, betonową, wojskową rzeczywistością. Także dzisiaj sobie to przeczytamy, omówimy, a wy, ci co chcą gdzieś tam się przenieść do wojska, sami wyciągniecie wnioski. Ale zanim do tego przejdziemy, krótka reklama i lecimy z tematem. Słuchajcie, już 27 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się pierwsza w Polsce dostępna dla każdego symulacja konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i obserwować, jak ten konflikt może się potoczyć na terytorium naszego kraju. Gra dostępna jest na stronie www.wielkagrawojenna.pl. Grę poprowadzą Marek Budzisz i generał Waldemar Skrzypczak. Pamiętaj, że z kodem PORUCZNIK masz 10 zł zniżki na uczestnictwo w wydarzeniu. Link do strony w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam do udziału, porucznik Piotr Powałka. Ok, w takim razie list od podoficera. Zwalnia się z wojska. Dlaczego? Lecimy z tematem. Witam serdecznie, poruczniku. Jestem jeszcze żołnierzem zawodowym, ale jak się zwolnię niebawem do cywila, mogę napisać drugi szczegółowy, który zapewniam, że będzie hitem na świetny odcinek kanału porucznika. Oczywiście nie wątpię, że będzie to hit. Ja dużo rzeczy wiem, nie? Ale fajnie to się na bazie robi, na bazie waszej, bo te wszystkie sytuacje są bardzo podobne do tego, co ja widziałem, czego gdzieś tam pośrednio doświadczyłem, także bardzo fajnie tutaj się, że tak powiem, to czyta. Oczywiście czekamy na następnego maila i czekamy, być może ktoś się zgodzi na to, żeby wystąpić na kanale, usiąść gdzieś tutaj w lesie razem ze mną i opowiedzieć, jak ta służba pięknie może wyglądać w Wojsku Polskim, w betonowym Wojsku Polskim. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie wszędzie jest beton. Są funkcjonariusze, którzy przeszli do wojska. Sam takich znam, którzy no, zaadoptowali się, nie mieli takich problemów, o jakich tutaj kolega będzie pisał. Jestem obecnie na dłuższym L4, więc rzucę ogólnie temat. Bardzo ważny do dyskusji i komentarzy wielu żołnierzy. Dlatego komentujcie w opisie pod filmem, jak to wygląda z perspektywy żołnierzy zawodowych i żołnierzy, którzy wcześniej byli funkcjonariuszami. Aby przestrzec funkcjonariuszy innych służb marzących o wyrwaniu się ze swojego kieratu do wojskowej, lepiej płatnej przygody. Niech wspomną oni na święte przysłowie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I to jest prawda. Słuchajcie, funkcjonariusze, tak jak już powiedziałem na wstępie, przenoszą się skuszeni wizją lepiej płatnej służby, ale później jest ciężko i dla nich, i dla tych żołnierzy, z którymi będą współpracować, bo załóżmy, przenoszą was z zachowaniem stopnia. I taki, nie wiem jak to jest w policji, te trzy gwiazdki, nie pamiętam, nie będę strzelał nawet, nie? Bez znaczenia. Czy ze służby więziennej przychodzi kapitan, czy przychodzi chorąży, czy sierżant ze służby więziennej, czy z policji z zachowaniem stopnia i jest twarde zderzenie z rzeczywistością, bo mimo, że ty jesteś jakimś tam specjalistą, masz bagaż doświadczeń w swojej służbie i nawet można powiedzieć, że twoje doświadczenie by się w wojsku przydało, to wpieprzą cię w takie stanowisko, że kompletnie nie będziesz wiedział, co masz robić na tym stanowisku i tak na dobrą sprawę więcej będzie wiedział ten zwykły szeregowy po roku służby niż ty
po załóżmy 15 latach policji, służby więziennej, czegokolwiek innego, straży granicznej, nie? To jest całkiem inna specyfika pracy. No, jest ciężko dla każdego. No, ale lecimy dalej. Moja szczegółowa sytuacja jest na tyle kosmiczna, że naprawdę to byłby hit, ale szczegóły mogę napisać dopiero jak się zwolnię. Oczywiście czekamy. Na razie muszę opisać siebie ogólnikowo, bez danych i tak dalej, aby też porządni, zwykli żołnierze zawodowi pracujący tam, gdzie ja, nie byli represjonowani i ciągani na odpytki. Różne rzeczy się dzieją w jednostkach. Rzeczywiście są represje związane z tym, że ktoś śmiał się ze mną skontaktować i opowiedzieć o tym burdelu, który się dzieje w danej jednostce wojskowej. No, panowie dowódcy, wstydzicie się, że macie burdel? To go posprzątajcie. Wstydzicie się, że tak traktujecie ludzi? To jest wstydliwe dla was? Przecież sami to robicie. To czego tu się wstydzić? I są nawet, słuchajcie, represje. Niektórzy moi znajomi, akurat jeden, inni nie zgłaszali takich problemów, że znają mnie i mają ze mną kontakt, ale ten jeden, o którym tutaj przytoczę krótką historię, ma dowódca, chce mu robić pod górkę w związku z tym, że ten dowódca jest patusem i opisałem gdzieś tam jego sytuację w jednym filmie i to, co się dzieje w jednostce. Mały skrawek na razie opisałem, także jestem gotowy na więcej i możliwe, że to będzie już mało anonimowo. I ten mój kolega, znajomy, który służył w tej jednostce, został posądzony o to, że wynosi jakieś tajne informacje i mi je daje. I na tej podstawie, wiecie, no, ktoś chce na mnie wywrzeć presję, żebym ja pewnych rzeczy nie mówił, bo inaczej ten żołnierz, który jest moim znajomym, będzie miał problemy w służbie. I grożą mu na przykład czymś takim, że zawieszą mu poświadczenie bezpieczeństwa, bo jest podejrzenie, że daje mi jakieś informacje. I ja przestrzegam tego pana majorka, żeby mnie nie przyginał pałki, bo go utopię, włącznie z TVN-em, z Polsatem, ze wszystkimi i dopiero będzie miał wesoło. Dopiero będzie wesoło. Także proponuję dowódcom, żeby... Bo ja jestem delikatny i anonimowy, jak zauważyliście. Ale już mogę, jak ktoś ruszy gdzieś tam moich znajomych, rodzinę, no to możemy przestać być delikatni i anonimowi. Ale może być taka rzecz, że ktoś zostanie posądzony właśnie o to, że wynosi jakieś tajne informacje, gdzie ja na kanale żadnych tajnych informacji zastrzeżonych nie udostępniam, nic, o niczym takim nie mówię, ale gość, załóżmy, jest posądzony o to, zawieszą mu poświadczenie bezpieczeństwa i teraz SKW będzie go na nowo sprawdzała. No i jeżeli ktoś uprze się, to nawet taka osoba może zostać zwolniona ze służby. No ale ja oczywiście przestrzegam przed takim postępowaniem, bo to może być naprawdę bardzo medialne i bardzo niebezpieczne dla tego dowódcy, który takie coś robi. Bo ja, mi nic nie zrobicie. Ale ja wam naprawdę mogę dużo zrobić. Także przestrzegam przed takimi bzdurami, przed taką patologią. Wstydzisz się, chłopie, to co zrobiłeś? To się ogarnij. Dobra, krótka historyjka, gdzieś tam na marginesie takie kabarety się dzieją, że to się w pale nie mieści, nie? No ale jak chcecie, będę pewne rzeczy upubliczniał. Lecimy dalej. Wystarczy, że ja od miesiąca przeżywam nieformalny mobbing od samego dowódcy jednostki wojskowej, który szuka na mnie czego może i zleca represje wobec mnie komu może, zwłaszcza od momentu, gdy się dowiedział się, że chciałem się przenieść. Największa zbrodnia w wojsku to jest sama chęć przeniesienia się z jednostki wojskowej. Większej zbrodni nie jesteście w stanie popełnić w Wojsku Polskim. Sama chęć przeniesienia się z danej jednostki wojskowej to już jest zbrodnia. Oczywiście nie wszędzie, nie? Ale są patusy w jednostkach wojskowych, którzy rzeczywiście takie postępowanie, że ja chcę się przenieść gdzieś indziej, bo tutaj służba mi nie odpowiada, bo tam mam lepsze stanowisko, bo tam mam bliżej domu, to sama chęć jest zbrodnią. To jest patologia, nie? Także z dnia na dzień, możesz być najlepszym dowódcą kompanii, plutonu, specjalistą, sierżantem, chorążym czy szeregowym nawet. I możesz być klepany po pleckach przez dowódcę jednostki. Uściski dłoni, nagrody, wyróżnienia. Ale jak się dowódca dowie, że chcesz się przenieść,
Panie, persona non grata. Z dnia na dzień upadniesz i będziesz bity, kopany, mobbingowany, bo miałeś chęć się przenieść. Niestety tak w wielu jednostkach jest. I z tym trzeba walczyć. Ja też się z tym spotkałem zresztą, nie? Że jak to pan porucznik Powałka chce się przenieść? No niewolnik jest na stanowisku, niech zapierdziela. No. Kilkanaście lat byłem funkcjonariuszem innej służby mundurowej i skuszony lepszą kasą, odprawą, po 10 latach w MON-ie, dodatkami i tym podobne, zrobiłem całą procedurę przyjęcia na zawodowego, sądząc, że będę miał wszystko super, skoro dostanę z automatu. I tutaj jest wymieniony stopień podoficerski. Ja nie chcę tego stopnia wymieniać, żeby nikt nikogo gdzieś tam nie skojarzył. Także to, co kolega mówi, nie? Że przenosi się z jednej służby do wojska i z automatu dostaje poważny stopień. Ale niestety na stanowisko też dostaje poważne i trzeba się szybko uczyć. WCR zachęcał, chwalił, rysował całą gamę kolorów mojego przyszłego sukcesu i tak dalej. Jedynie słyszałem kilka głosów przestrogi od innych byłych funkcjonariuszy, którzy wcześniej się przenieśli do MON-u i po około roku zrezygnowali. Słuchajcie, zaraz rozwiniemy ten temat, dlaczego rezygnują i o co tak naprawdę chodzi, bo ja też mam doświadczenie z funkcjonariuszami akurat służby więziennej, bo miałem okazję współpracować zresztą pozdrawiam Konrada. Miałem okazję z nim współpracować na jednej kompanii, on był dowódcą plutonu, ja byłem też dowódcą plutonu i byłem jednocześnie dowódcą kompanii, bo CPO, bo nie było żadnego innego oficera na zmechu, zresztą w tej chwili też macie takie same problemy tutaj, że nie macie dowódców kompanii, że nie ma dowódców plutonów doświadczonych, albo przychodzą jacyś goście wrzuceni, bo mają stopień i oczekuje się od nich, że będą fachowcami w swojej dziedzinie. Ja akurat bardzo miło wspominam współpracę z chorążym, który przyszedł ze służby więziennej. Jakoś nam się układała, do tej pory się znamy. On jednak został w wojsku, odnalazł się i do tej pory służy i chwali sobie jednak tą służbę, nie? Gdzieś tam na tym swoim stanowisku. Także mówię, są przypadki, że ktoś przechodzi, no to tutaj akurat mój osobisty przypadek, że znam, że chorąży przyszedł ze służby więziennej. Na początku na pododdział mówił oddział, ale wiadomo, szybko się zaadoptował i było bardzo, bardzo dobrze nam się razem służyło. Zresztą tak jak mówię, do tej pory się znamy i współpracujemy. Zlekceważyłem te głosy, uznając je za zgorzkniałe, sfrustrowane, niepowodzenia, chcące się wokół wyżalić i nakręciłem się na super przygodę z wojskiem, na szacunek z góry okazywany, na uszanowanie kwalifikacji i wieloletniego doświadczenia. Szacunek i wojsko? No kolega, tutaj troszkę chyba... No tak zafantazjował tu kolega troszkę z tym szacunkiem i wojsko. Nie liczcie na szacunek w wojsku. Oczywiście są jednostki, że można ze sobą normalnie współpracować, a niestety wiele przypadków jest takich, że tego szacunku nie ma. Także lepiej na to nie liczyć i pozytywnie się zaskoczyć, że o kurczę, jednak dostałem normalnych ludzi, normalnego dowódcę kompanii, normalnego dowódcę batalionu. Lepiej się nastawić właśnie, że nie będzie tego szacunku, nie? Trafiłem do dużej strategicznej jednostki wojskowej o natowskim priorytecie. O tym, co tym bardziej mnie nakręciło. Trafiłem tam do sztabu, według swoich kwalifikacji z innej służby. W tymże sztabie mnie polubili i walczyli, żebym został. Ale dowódca, jak sam mówił, chciał najpierw zrobić ze mnie porządnego żołnierza, więc po kilku tygodniach przeniósł mnie do osobnej kompanii przeznaczonej na szkolenie dużej liczby nowych żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mających szybko i skutecznie stawać się dzięki nam zawodowymi. Wręcz taki skutek był zachwalany. Zdziwił mnie tylko fakt, że większość z niewielkiej naszej kadry podoficerów była właśnie z innych służb. Plus dowódca kompanii, młody oficer po akademii, bez doświadczenia, liczący na nasze doświadczenie. To nie mogło się udać. To nie mogło się udać. Nie wiem, co ten beton dowódca jednostki wojskowej odpierdzielił.
I zobaczcie, co się dzieje, nie? Gość ma jakieś kwalifikacje, dostał stanowisko w sztabie zgodne z jego gdzieś tam kwalifikacjami, doświadczeniem z poprzedniej służby, ale nie! Pana podoficera trzeba najpierw dojechać. Trzeba mu pokazać, na czym wojsko polega. Trzeba go najpierw jebać tygodniami. Postępowania dyscyplinarne, bo on przecież ma swój stopień, on powinien to wiedzieć. A skąd ma to wiedzieć? Z dupy? Panie dowódco jednostki, betonie? Patusy jedna, patologia. Przenoszą gościa, który się zna na robocie, na kompanię, na jakieś stanowisko dowódcy, załóżmy, drużyny czy plutonu, instruktora na punkcie nauczania, ma szkolić żołnierzy, jak on nigdy tego nie robił, nigdy nie szkolił. Jak te dobrowolcy mają być wyszkolone? I jeszcze dowódca kompanii, młody oficer po akademii, gdzie przypominam, że podporucznicy świeżo po szkole, to ich pierwsze stanowisko to jest dowódca plutonu, a nie dowódca kompanii, ale oczywiście na dobrowolną można zrobić sztukę, nie tylko i na sztukę wyszkolić tych żołnierzy, na sztukę zrobić kompanię. Gratuluję. Gratuluję. Pięknie się dzieje. Już nie mogę się doczekać, co będzie w kolejnym mailu, jeżeli jak kolega już odejdzie z tej jednostki, być może będzie chciał wystąpić tutaj, no to wtedy sobie porozmawiamy. Także zapraszam. Wszystko byłoby jeszcze do zniesienia, aż do momentu, gdy zacząłem go zastępować, czyli pan chorąży zaczął zastępować dowódcę kompanii, czyli tego młodego oficera świeżo po akademii. Chodzić na odprawy, tłumaczyć się z rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia, chodzić na rozprowadzenia, nie potrafiąc nawet dobrze musztry, czy słuchać z mega zdziwieniem, o czym mówią inni zawodowi i z innych pododdziałów. Oczywiście na tych odprawach się domyślam, nie? I ja wam powiem tak, ja miałem podobną sytuację, tylko że ja byłem w troszkę lepszym, w lepszej, no zdecydowanie lepszej sytuacji, nie? Bo ja po 5-letniej szkole oficerskiej trafiłem na brygadę zmechanizowaną, do batalionu zmechanizowanego, stanowisko dowódca plutonu, czyli na co mnie szkolili. Ale co się okazało? Na kompanii nie było ani jednego oficera. W związku z tym jedyny oficer został, czyli ja, został dowódcą kompanii czasowo pełniącym obowiązki, dopóki gdzieś skądś z nieba może spadnie kapitan z doświadczeniem. No i wiem, o czym kolega mówi, bo ja też jako byłem przygotowany do dowodzenia plutonem, ale nie byłem przygotowany do dowodzenia kompanią. Jak ja poszedłem na odprawę do dowódcy batalionu i siedzą dowódcy kompań, o czymś mówią, siedzi sztab batalionu, o czymś mówi, a ja robię wielkie oczy. O co im do cholery chodzi, nie? Tylko tam no jakieś te obycie 5-letnie w szkole umożliwiło mi szybciej połączyć kropki i jakkolwiek wtedy dowodzić, nie? No i wtedy też ja, młody oficer, czepo dowódca kompanii i jeszcze tutaj pan chorąży, dowódca plutonu, świeżo po służbie więziennej, Konrada pozdrawiam. No było wesoło, wesoło było, jak najbardziej miłe wspomnienia, że tak powiem. Człowiek robił oczy, ale jakoś się przeżyło, nie? Także wiem, o czym tutaj kolega pisze, wiem, znam temat, można powiedzieć, z autopsji. A jeszcze i też tak było, nie? Że czasami Konrad mnie zastępował, też chodził na te odprawy z dowódcą batalionu, bo ja gdzieś tam, nie wiem, czy na poligonie, czy gdzieś tam, czy coś tam, że nie mogłem iść, czy z kompanią honorową na otwarcie Biedronki, wiadomo, nie? No to Konrad szedł na te odprawy i też służba więzienna, świeżak przyszedł, robi wielkie oczy, o cholera, o czym oni do mnie mówią. I tak, i notuję wszystko, co by nie powiedzieli, nie, wiadomo, bo na odprawie jest coś takiego, że dowódca batalionu, czy ktoś tam ze sztabu mówi, że takie zadania ma batalion. No i zamiast notować swoje tylko zadania, to co do mnie, no to się notowało wszystko, no bo nie wiem, co do mnie, nie? Bo człowiek jest świeżak i nie wie, o co chodzi za bardzo. Także, no było wesoło. No a najgorsze stało się kompromitowanie mnie na odprawach przez dowódcę jednostki wojskowej, który pytał mnie o rzeczy, których nie miałem jak znać i poznać w tak krótkim czasie mojej nowej wojskowej rzeczywistości. Czasem ktoś mi zarzucił, że sam chciałem tu przyjść, więc czemu narzekam, że mam taki stopień,
a jestem jednym wielkim dramatem i kompromitacją wojska. Inni, że im jest mnie szkoda i że natychmiast i żebym natychmiast stąd spieprzał, a starzy mądrzy, żebym wytrzymał chociaż rok, aby wziąć M-kę z MON-u. No ale rok w takim piekle to tylko wytrzymam na L4. I wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że przychodzi gość niedoświadczony z innej służby, czy nawet, słuchajcie, to bez znaczenia, czy z innej służby przychodzi do wojska ze stopniem, czy przychodzi na przykład gość po Legii Akademickiej, podporucznik, czy jakiś inny tam oficer po kursie rwania czereśni i on chce się uczyć. I on ma zapał, chce się uczyć, chce to wszystko poznać, ale nikt go nie chce nauczyć. Wolą, tak jak tutaj jest napisane, wolą gościa skompromitować, wbić w ziemię, zniszczyć, niż pokazać mu, niż go nauczyć, niż wskazać chociaż kierunek, żeby sam się nauczył, żeby wiedział z czego, co, pierwsze kroki jakieś. No to niestety tylko szydera jest i brak szacunku. W wielu wypadkach, może tak powiem, nie zawsze, nie? Bo nieraz trafisz na ludzi, którzy gdzieś tam chcą sobie pomóc, tak jak ja zresztą tutaj z Konradem współpracowaliśmy razem i jeden drugiemu gdzieś tam pomagał i jakoś to wychodziło, tak? Ja gdzieś tam wiedziałem, skąd czerpać wiedzę i tak dalej i szybko się, że tak powiem, uczyliśmy, żeby można było jakoś funkcjonować na tym zmechu cholernym, nie? Co najciekawsze, moje L4 naprawdę wynikło ze zrujnowanego tą służbą zdrowia, a nie, że sobie załatwiłem lewe, bo nie dałem rady. O, panie, tutaj szanowny kolego, no przecież, jak przecież w Polsce nie można sobie tak załatwić L4? Po prostu trzeba odwiedzić odpowiedniego, dobrego lekarza. Bo tak jak każdy dobry lekarz mówi tak, nie ma ludzi zdrowych, są tylko słabo przebadani. Jeżeli pójdziesz do dobrego lekarza, fachowca, to on zawsze ci znajdzie jakąś chorobę, która uniemożliwia ci służbę. Takie jest moje zdanie i takie jest zdanie wielu dobrych lekarzy. Oczywiście, no jeżeli ktoś nie potrzebuje, czuje się zdrowy i woli nie ryzykować badaniem, żeby nie brać tego L4, no to nie idzie do lekarza i służy, nie? Oj, wesoło w tym we wojsku jest, nie? Jednak mój zarzut, a raczej zarzuty zarówno do MON-u, do WCR, jak i do dowódcy są następujące. Poza piękną z pozoru wrzutką w ustawie o obronie ojczyzny, o przenoszeniu stopni z innych służb, brak jest jakichkolwiek wytycznych co do przeszkolenia takich ludzi jak ja. O, dzień dobry, ktoś się odezwał, tak, tych ludzi trzeba przeszkolić najpierw. Czy naprawdę tyle czasu to funkcjonuje i tyle czasu jest burdel i zostawiacie ludzi samych sobie? Nauczy się na własnych błędach. 5 razy go ukaram, to się nauczy. No, takie jest podejście niektórych betonów. Jak go 5 razy skaram, to się nauczy. Na pewno. Na pewno. Albo zrezygnuje ze służby. Bo stwierdzi, że z idiotą nie będę współpracował. Nie wiadomo. Niektórzy są 5 razy karani i się dalej nie nauczą. No i co? Brak jakichkolwiek wytycznych co do przeszkolenia takich ludzi jak ja. Czasu adaptacji, przygotowania, zwłaszcza na stanowiska, które przypisuje się stopniu. Brak podstawowego szkolenia wojskowego. Szybka przysięga, szopka na sztukę, jeśli ktoś nie był wcześniej w zasadniczej służbie wojskowej i od razu wymagania jak od starego żołnierza. W jednym zdaniu kolega cały beton opisał i całe funkcjonowanie tego durnego systemu. No i rzeczywiście, skoro umożliwiliście funkcjonariuszom z innych służb przenoszenie się, no to tak, przeszkolcie ich, jakiś okres adaptacji, nauczcie ich, a nie, byłeś w ZC, nie byłeś, no to przysięga na sztukę w sali odpraw, przygodne, żeby było ładnie i na stanowisko naprzód. I wymagamy, nie uczymy, wymagamy. O! Pan porucznik, chorąży, sierżant się nie wyrabia. Jutro postępowanie dyscyplinarne. Proszę się zgłosić, podpisać, że jest pan idiotą i pan nie umie. No, ale mówię, to jest najgorsze, że ludzie chcą się uczyć.
Nie wszyscy są tempakami, którzy przychodzą tylko po pieniądze i mają wszystko w dupie. Niektórzy mają jakieś ambicje, chcą się uczyć. No ale od kogo? Czego? Skąd? Nawet palcem nie wskażą. Się nauczysz na własnych błędach. 5 razy cię opierdolimy, zmieszamy z błotem, ukażemy. No to się będziesz uczył wtedy. No. Fajne podejście, nie? Kolejny zarzut. Nikt mnie wcześniej nie uprzedzał, że to będzie głęboka woda, w której tacy jak ja się utopią, że nie będzie żadnego miłosierdzia i czasu na adaptację, że dowódcy będą mieli w dupie kwalifikacje, twoją sytuację i będą zdolni do robienia z pełną premedytacją postępowań, domyślam się, że postępowań dyscyplinarnych, i represji mimo swojej świadomości, kogo i gdzie przyjęli. Znowu strzał w dziesiątkę. Oni mają świadomość, kogo i gdzie przyjęli. Ja rozumiem to, że dowódca kompanii, batalionu, on nie ma czasu uczyć. No ale bądźmy ludźmi. Ja wiem, że ty nie masz czasu tutaj robić lekcji, zebrać wszystkich nowych funkcjonariuszy i ich uczyć jak w szkole w ławeczkach. Ale chociaż wskaż chłopie betonie jeden kierunek, a nie od razu ich utopić. Tak niestety bywa czasami w niektórych miejscach. Kolejny zarzut, że nie będę miał się do kogo zwrócić ze swoimi problemami, a pożalenie się tak zwanemu mężowi zaufania, o, to ja już tłumaczyłem, w wielu jednostkach ten mąż zaufania to jest po prostu starszym podpierdalaczem dowództwa. A pożalenie się tak zwanemu mężowi zaufania spowoduje automatycznie zwiększenie mobbingu i represji ze strony dowódcy, no. Oraz wiele innych represji, które opiszę może innym razem. Czekam z niecierpliwością. Bardzo fajnie kolega pisze, przede wszystkim po polsku. Nie zawsze można dostać taki fajny mail, który nie muszę rozszyfrowywać, bo niektórzy no niestety mają, że tak powiem, ciężkie pióro. Próby przeniesień, do których się mocno przykładałem, spełzły na niczym. Z powodu braku wolnego etatu gdzie indziej w moim stopniu. W nawiasie, a raczej braku dobrych znajomości. Braku dla mnie etatu w terytorialnej służbie wojskowej i w ogóle w wojskach obrony terytorialnej, a jednostka wojskowa, które by mnie ewentualnie chciały, są zbyt daleko dla mnie, zwłaszcza, że mam dużą rodzinę, małe dzieci i tak dalej. No kolega nie jest gówniarzem, żeby na drugi koniec Polski za etatem biegać. A etaty są, naprawdę etaty są, wszędzie. Ale zaraz to wyjaśnimy. No, a poza tym mój dowódca oprawca nigdy się na moje przeniesienie nie zgodzi. Tylko odgórnym rozkazem z dowództwa generalnego mogłoby mi się udać, no ale gdzie w pobliżu, ale nigdzie w pobliżu nie chcą mi dać etatu. Ja wam teraz wytłumaczę, jak robią. Jest taka niepisana zasada między dowódcami jednostek, o której gdzieś tam się dowiedziałem, że, bo kiedyś wystawiali, nie? Kiedyś wystarczyło jechać do jednostki wojskowej, do sekcji personalnej na przykład, zapytać się, macie, czy tam rozmowę z dowódcą najpierw przejść i zapytać się, chcecie przyjąć tutaj, no, jakie stanowiska macie wolne, no i zaświadczenie o etacie w danej jednostce. I wtedy piszę wniosek, zaraz wam jeszcze to jedną rzecz, i wtedy piszę wniosek o przeniesienie do innej jednostki. I teraz jest tak. Jeżeli jest to w jednej dywizji, tu jest dywizja, tu są brygady. Jeżeli chcę w ramach jednej dywizji z brygady do brygady się przenieść, no to piszę wniosek do dowódcy dywizji, nie? No i tutaj albo będzie z poparciem, albo nie będzie z poparciem. Ale jeżeli do innej brygady, tu mamy dwie dywizje, a tu są brygady, jeżeli w ramach z jednej brygady chcę się przenieść do innej dywizji, to muszę pisać wniosek do Warszawy. I teraz tak, wypisywali zaświadczenia o tym, że są wolne etaty i ktoś pisał, załóżmy, do Warszawki o pozwolenie na przeniesienie się do innej dywizji, do innej brygady, nie? No i oczywiście dowódca jednostki, dowódca brygady, czy tam samodzielnego batalionu, bez poparcia. Dywizja bez poparcia, Warszawka zobaczyła, no bez poparcia, no to też dała bez poparcia, nie? Bo każdy chce mieć niewolnika na stanowisku. No i później ten człowiek, który dostał bez poparcia, mówi, a to ja mam was w dupie, to ja się zwalniam do cywila. I tak pisał, załóżmy, motywował albo informował gdzieś tam ministerstwo, że on się zwolnił, bo mu nie pozwoli się przenieść.
I gdzieś tam chryja była, ktoś po łapach dostał za to, że doświadczony, załóżmy podoficer czy oficer, odszedł z wojska, bo mu żeście nie pozwolili się przenieść. Zresztą tak jak w moim przypadku. Nie pozwolili mi się przenieść. Brak zgody, Warszawka, brak zgody. No to ja co zrobiłem? Środkowy palec. Odpaliłem YouTube'a i teraz wstydźcie się, nie? No i teraz co zrobili? Takie porozumienie niepisane między dowódcami jednostek, że nikt wam nie wypisze zaświadczenie o wolnym etacie, dopóki dowódca tej twojej macierzystej jednostki nie wypisze ci zaświadczenia, że on pozwoli ci się przenieść. Czyli taki żołnierz nawet nie dostanie zaświadczenia o etacie i w momencie, kiedy podziękuje za współpracę, to nie może powiedzieć, że nie pozwolili mu się przenieść, bo przecież nie było etatów. Nie miałeś zaświadczenia. Nie pisałeś wniosku, bo jak możesz napisać wniosek o przeniesienie do innej jednostki, skoro tam dla ciebie nie ma etatu? No to głupotą jest pisanie wniosków, nie? Czyli jeżeli ktoś się teraz zwalnia do cywila, to nie w związku z tym, że nie pozwolili mu się przenieść, tylko po prostu mu się znudziło wojsko, nie? I nikt po łapach nie dostanie. Mam nadzieję, że to w miarę jasno wytłumaczyłem, że tak się dzieje niestety. Dobra, lecimy z końcóweczką. Szkoda mi nerwów, zdrowia, zwłaszcza, że ciągle budziłem się w nocy ze stresu. Po godzinach dzwonili i pisali z kompanii. Niewyspany i zmęczony wracałem z pracy do rodziny jak cień człowieka. Tak, niestety, nawet jeżeli już jesteś poza godzinami służbowymi, to często jest tak, że dzwonią, bo mają problemy z dupy. Bo nagle się komuś coś przypomniało, że na jutro trzeba coś przygotować. Kolejny konspekt, albo że kogoś nie ma, trzeba jakieś zajęcia poprowadzić, przygotować kompanię honorową na otwarcie Biedronki i tak dalej, i tak dalej. Pozostaje mi teraz tylko czekać na L4 i rzucić jeszcze z L4 kwit do cywila i wpaść się tylko rozliczyć. Ha, 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 szachmat, nie? Bardzo dobrze kolega mówi, ja tylko podpowiem, że z obiegówką nie biegaj. Nie ma sensu biegać za obiegówką, bo oni sami cię rozliczą. No bo co? Co ci zrobią, jak się nie rozliczysz? Jak tam kilku... Ja już kręciłem na ten temat materiał, ale tylko przypomnę. Nie musicie, jeżeli jesteście na zwolnieniu lekarskim, nie musicie kończyć tego zwolnienia lekarskiego, żeby wrócić i się rozliczyć i biegać po wszystkich... Cholera, no wiecie, taka obiegówka w wojsku to ma dwie strony A4 i trzeba gdzieś tam do WOG-u jechać, do jakiejś innej jednostki, do brygady albo do dywizji, nie, do dywizji to raczej nie, ale trzeba biegać wszędzie i to, wiecie, dwa dni na bieganiu, na jeżdżeniu. Często za własne pieniądze, bo przecież nikt wam nie udostępni wojskowego pojazdu, żebyście sobie pojechali do WOG-u po kilka podpisów. Tylko za własną hajsiwą trzeba jechać. Także dajcie sobie spokój. Oni za was wyznaczą gościa jakiegoś tam ze sztabu albo z danego pododdziału. Idź go rozlicz. Idź pobiegaj. I wtedy ten, który będzie go rozliczał, to wtedy on, że to jest polecenie służbowe, no to dostanie samochód i będzie sobie jeździł. I was rozliczy, spokojnie. Czytam tutaj, kolegę rozliczy. Także tutaj polecam tylko iść na sam koniec rozliczyć się z sekcją personalną. Zresztą ja też zrobiłem tak samo. Ja mówię, ja z obiegówką nie biegałem. Ja im podziękowałem za współpracę. Mówię, palcie gumę, rozliczcie mnie sami. Ja skoro takie jest podejście, tak się szanujemy, skoro jest brak szacunku do mnie, no to ja też nie będę biegał z tą obiegówką. Sami sobie biegajcie. Ogarnijcie to sobie. No, niestety tak było. Także sami was rozliczą. Czy tam tutaj kolegę rozliczą. Nie ma co. Także dobre podejście. Leczymy się. Skoro wojsko popsuło ci zdrowie, to lecz się, chłopie, do końca. I tyle. Szkoda, ale może taka cenna lekcja mentalnego manta z szanownego MON-u będzie dla mnie cenną, acz jedyną wartościową z tej zacnej przygody z wojskiem. Acz jedyną wartością z tej zacnej przygody z wojskiem. No, możliwe, że tak. Łączę szczere podziękowania za działalność porucznika i wyrazy szacunku. Głębokie wyrazy szacunku. Podoficer. Jeszcze chwilę. Żołnierz zawodowy Wojska Polskiego, tak? Również wszystkiego dobrego tutaj koledze życzę, żeby wszystko dobrze się ułożyło i skończyło. Także jeszcze raz mówię, idźcie do wojska, zobaczcie jak tam jest i w odpowiednim czasie, jeżeli będzie niefajnie, zrezygnujcie. Ja nikogo nie namawiam, żeby nie iść, właśnie zachęcam, żeby iść, zobaczyć na własnej skórze,
ocenić, a później wiedzieć, że, nie, że warto było zobaczyć to na własne oczy i odejść. No ale tak jak mówię, niektórzy idą i chwalą sobie tą służbę, bo nie wszędzie jest tak samo, nie? Nie wszędzie jest tak samo, nie wszędzie jest taki beton, jaki jest tutaj opisywany bardzo często na kanale, ale cały czas mówię. Są miejsca, są normalni ludzie, z którymi normalnie można współpracować i ta służba jest naprawdę przyjemnością. No ale niestety są też takie sytuacje, gdzie z betonem trzeba walczyć, pokazywać jak to funkcjonuje i tych wszystkich kretynów, trepów, tępych piętnować. Dajcie łapę w górę, napiszcie komentarz taktyczny, napiszcie co wy o tym myślicie, a jeżeli też chcecie się podzielić swoją sytuacją, piszcie na maila, a jeżeli chcielibyście wystąpić i osobiście pokazać, osobiście opowiedzieć o tym, co was spotkało, o tym burdeliku wojskowym, no to oczywiście też zapraszam do kontaktu i będziemy działać. Na sam koniec oczywiście zachęcam do wsparcia kanału, wszystkie możliwości wsparcia macie w opisie pod tym filmem. Zapraszam na sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym. A na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.